Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. O, skok częstotliwości na 2. Jesteśmy w takim ładnym miejscu. Jest ze mną Krzysiek. Krzysiek był za mną jeszcze niedawno. Zaraz dojedzie jeszcze Andrzej, który będzie pierwszy raz chodził z Deusem dwójką. I skakujemy na 3 razy Deus 2 do kąpiska. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Rok temu byłem z Equinoxem, to jakiś srebrny łańcuszek wyszedł i kilka złotych. No ale może coś nowego wpadło, albo znajdę coś, czego nie znalazłem wcześniej. Skakujemy do wody. Padło kółko. Krzysiek. W jeziorze pierwszy raz. Pierwszy raz srebro w jeziorze? No pierwsze jezioro. A, no tak. Jestem świętym. A no tak, no pierwsze wyjście do z Deusikiem. A to świeże jakaś, nie? No, wygląda na świeże. Chyba jest jakaś dedykacja, znaczy grawerka coś tam. Chyba widziałem. 925, no srebrko. Grawerki nie widzę, na niestety. Zewnątrz. Nie, a na zewnątrz? Na zewnątrz nie patrzę. Nie, też nie ma. No ale jest z tego roku. Srebrko. Gratki. No, pierwsze. Ja tutaj nie mam szczęścia dzisiaj, no ale zobaczymy. Jeszcze się dzień nie skończył, dopiero się zaczął. Tak, dokładnie. Nie, mówię, że ładny sygnał i jest pierścioneczek. Ale jak widać, taki odpust. Chociaż kamyczek ma ładny, się wydłubie. No. Więc wygrywasz nadal sreberkiem. Medalik jakiś, ale badziewiasty medalik z badziewnego metalu najprawdopodobniej. No ale jest, dobra, do fantów. Muszę się obudzić w końcu, jak jakieś złotko wpadnie na salony. Pierwsza moneta, którą zgubili chyba w tym roku. 2019 rocznik, złotóweczka. 97, 95. Myślę, że to może być srebrna obrączka albo jakaś perelka. Kopnię to za pierwszym razem, to myślę, że srebrna obrączka. Jest i ona. Ale wielka. Znaczy nie jest jakaś gruba, ale jest dosyć duża. Idę się pochwalić. W końcu mam. Włączam kamerę, bo jest ładny sygnał. Jest w miarę na wierzchu, z tego co słyszę. I widzę po wykresie. Dziabnijmy tylko z wierzchu. Le. Czy tu głębiej? Kopnięty. Dwa ziko. Piękny sygnał. Moi drodzy, zmieniamy miejscówkę na kąpielisko obok. I tam zobaczymy. Ostatnio jak tam byłem, to wpadł super fajny zegarek. I trochę świeżych monet, więc jest szansa na coś świeżego. No i jesteśmy na drugim kąpielisku. Dostaliśmy tutaj pozwolenie, żeby wejść. Sygnałów nie za dużo, zostawiłem po ostatnim, ale tak tylko chwilę w sumie byłem, więc pewno jeszcze coś znajdziemy ciekawego. No, ja mam łańcuszek srebrny, najprawdopodobniej srebrny. Co on tu ma napisane? 18 KRG. Raczej nic specjalnego, bo na złoto to mi nie wyglądało, na pewno nie 18-karatowe. Moi drodzy, w końcu biżuteria i w końcu pierzynka. Serduszko złote, kolczyk. 925. Dwa złote z perelu i dosłownie leżało na wierzchu, więc ktoś kto tu był, musiał mu wypaść po prostu obok. I tyle. Temu na wierzchu było. Moi drodzy, nie jestem pewny, ale to jest chyba srebrne jabłuszko z listkiem, no. Takiego kolczyka jeszcze nie znalazłem. Troszkę poleżał, stary. Kolczyk jak świat. Czekamy dalej. 5 złotych z czasów PRL-u. Bardzo ładny sygnał, średnio głęboko. Ale golda nie widać. Moi drodzy, kolejna biżuteria. Jest to... Już patrzę. Nieprawdopodobnie setka, srebrna matka boska. Tak jest. Medalik srebrny ze starych czasów. Moi drodzy, tak coś trafiłem. Nie wiem, co to może być. Całkiem ciężkie. ID fajne. Wykonanie też spoko. Ale raczej nic wartościowego. Po prostu ładna ciekawostka. Do fantów. Nowa miejscówka i pierwszy fancior 20 groszy. Wygląda na zaśmieconą. To dobrze. Helikopter? A ja takie coś. Badziewiasty.
Tak, ale badziewiasty. Szkoda, że to nawet nie jest sreberko. Jakieś dziadostwo. Wykonanie fatalne po prostu i temu spadło. Na głębokim wpadło 5 ziko. I to mi się podoba, bo piątki dzisiaj jeszcze nie znalazłem. Jedną dwójkę i jedną piątkę teraz już mam. A to są dobre sygnały. Bezpiecznik. Bez niego kąpielisko jest niebezpieczne. Taki suchar. 50 groszy i myślimy o zmianie miejscówki powoli. Mam całkiem ładne sreberko, powiem ci. Zobacz. Bransoletka srebrna. Parę gramów ma. Uwaga, cewka, cewka, cewka. Aha. No, troszkę poleżało, bo... No, ładny sygnał dawało. Sumiło. Brawo. Do fanciorów. Głęboki sygnał, błyska Jackson, rentkarska. Dobrze, nie ma kotwiczki, przynajmniej jeden problem z niej. Uff. Jest i sygnecik. Miedziany najprawdopodobniej. A jak? Miedziucha, jak się patrzy. Jak się patrzy, to miedziucha. Jak się zamknie oczy, to złoto. Chyba go dziabłem. Moi drodzy, kolejna miejscówka. Mi znana już bardzo mocno. Srebrny kolczyk, pierwszy fancior. Jeden sygnał wykopałem. ID71. Jest już na wierzchu. Ale w dziurze jeszcze coś tam jest. Coś tam mi brzęczy. O kurde, nowotka. Tak, jeszcze takie monety tu są, nie? 20 złotych z czasów PRL-u. Głębokie sygnały to są. Jezioro komunistów. Ja też tam od PRL-u. Nie, no wszystko inne jest wyzbierane, tak jak mówiłem ci, że posprzątałem z zewleczek ze wszystkiego, co leżało na wierzchu i w połowie głębokości. Teraz zostały głównie głębokie sygnały. Nie wiem, czy nie mam kopnięte. O, łuska. Zbitą, ze zbitą spłonką. Ciach. Kolejny nawodko. Zobacz. Kolejny nawodko. Ładny stan? Bardzo ładny stan. Co tam ciekawego znalazłeś? A, to jest perłowska bransoleta. Na pewno stan z próbą krwi? Jest coś tam na linii, jeszcze nie odwoda. Nie, Bob. To jest Bob. Poszukiwacz. Srebro to chyba nie jest. Raczej nie. Nie wygląda na te. To są te perelowskie takie. No kurde, jeszcze się uchowało, nie? No. A pokaż jakie jedni. Żelazo. 88, coś takiego, nie? No ale to... Ja jestem teraz z powrotem na multiczęstotliwościach, to lepiej rozpoznaję żelazo. Tu na razie jest śmietnisko, ale będzie. Tu się nigdy nic nie zmieni, to zawsze będzie śmietnisko w tym miejscu. Kolejna bateria. Dwie monetki na raz. Jest to 10 groszy Rzeczpospolita, PRL i nowotko. Nowotko trochę brudny się zrobił, ale teraz ciach, piękne 20 zł. No i tutaj mi wypadła ta 10 groszówka. Mam badziewie, ale całkiem fajne. Nieśmiertelnik. Nieśmiertelnik. I zaraz zobaczymy, czy tutaj coś jest na nim. Najwyżej zamarzę. Tak, z numerem telefonu. Właśnie coś wygrałeś. Co wygrałem? Nie wiem, zadzwoń, zadobię. Żeton na beton, żeton na węgiel w tych czasach modny. Moi drodzy, znalazłem nieśmiertelnik zapisany z grupą krwi i jest nawet numer telefonu. Wieczorem się zadzwonię do tej osoby. Może będzie chciała z powrotem. Wartości wielkiej niby nie ma, ale no jak zgubił, to pewno będzie chciał. Czyżbym miał sreberko, czy to jest nierdzewka? 925, sreberko, to jest mała mi chyba, czy jakoś tak. Do fantów, ciach. Moi drodzy, kończymy na dzisiaj, lecimy zrobić podsumowanie i zaraz się na nim widzimy. Moi drodzy, rozłożyliśmy się do podsumowania. Zanim jednak do niego przejdziemy, zapraszam Was do swojego sklepu dla poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. Zapraszam również do komentowania i lajkowania, jeżeli Wam się odcinek spodobał. Będę bardzo wdzięczny. I teraz tak, co udało się znaleźć Krzyśkowi? Krzyśkowi udało się znaleźć 2, 4, 6, 7, prawie 8 zł.
nierdzewną obrączkę, no i taką bardzo ładną, świeżą, srebrną obrączkę oraz bransoletkę perlowską z napisem Bob. Szkoda, że nie srebrna, bo też tak jak kiedyś robili. Jeżeli chodzi o moje fanty, no to standardowo masa dziabągów, jakieś baterie, zapinki, jakaś tam łuska ze zbitą spłonką. Z bilonu aktualnego, no to mam jakieś 13 zł mniej więcej, może ciut więcej. Garstka drobniaków oczywiście, garstka PRL-i. Jeżeli chodzi o biżuterię albo jakieś ciekawsze fanty, które nie są ani złote, ani srebrne, no to tutaj mamy srygnet miedziany, jakieś tam zawieszki miedziane, pierścioneczek. No i stopę. Stopa ważna sprawa. Trzeba mieć. Każdy powinien mieć własną stopę. Moi drodzy, udało się znaleźć nieśmiertelnik. Dzwoniłem pod numer, który jest wybity. Niestety nikt nie odbiera. Może w przyszłości się uda dodzwonić. Jest jeszcze taki łańcuch. Niestety to nie jest srebro. A szkoda, bo troszkę by ważył. No i srebrne fanty. Moje srebrne fanty dnia. To jest bransoletka. O dziwo była zapięta. Obrączka srebrna. Jeden kolczyk, drugi kolczyk, trzeci kolczyk i bardzo możliwe, że to był też czwarty kolczyk. Jest to jabłuszko z listkiem. Całkiem ciekawy fancier. Do tego zapięcie od kolczyka, Matka Boska w postaci wisiorka. No i ten dziabąg, nie wiem czy to jest srebro, na pewno był, jest na nim napis, że jest to pozłacane. Czy tam było, póki się nie starło. Tak więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bardzo możliwe, że dziewięć sreberek. No i tak to wygląda. Jeszcze raz, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie mi łapkę w górę, będę wdzięczny. A teraz do kolejnego. Cześć.